Dzień dobry, moi mili, dzień dobry, witam Was serdecznie i zapraszam do czytania na kolejne 48 godzin. I to będzie, słuchajcie, środa, czwartek. Słuchajcie, w czwartek, około godziny 20, planuję zrobić wykonanie czytania tygodniowego w formie live'a, więc serdecznie Was zapraszam. Natomiast, jak już się domyśliliście i widzieliście wiele razy, technika nie jest moją mocną stroną, więc jak coś nie pójdzie, to nie stresujmy się, ja sama w strachu. Tym samym więc, no zobaczymy. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie gładko. Także w najbliższy czwartek około godziny 20 czytanie tygodniowe w formie transmisji na żywo, na którą serdecznie Was zapraszam. A teraz już trogon ziemi. Witam tutaj ze mną i zaczynamy czytanie na 48 godzin. Byki, panny, koziorożce. Karty są przygotowane. Więc zaczynamy. Moje drogie byki, królowa powietrza. Dobrze, bo to jest racjonalizm duży. A, i wielka siła psychiczna do tego, żeby bronić swoich argumentów. Ja widzę prawdę. Opieram się na prawdzie. A jakby jestem dojrzała, doświadczona, absolutnie. Mam siłę do tego, żeby iść za tym, w co wierzę, co myślę. Jestem niezależna, niezależna w jakimś znaczeniu. Bądź też w sposób bardzo dyplomatyczny, aczkolwiek powiedziałabym z dużym realizmem. Właśnie może mówimy komuś prawdę, tak? Albo robimy malutki porządeczek w swoim otoczeniu, tak? Generalnie rzecz biorąc, z humorem starajmy się. Natomiast jeśli faktycznie robicie porządeczek, jak to się mawia, to nie osądzajcie, słuchajcie. Trzeba przebaczyć, trzeba współczuć, natomiast macie wielką wewnętrzną siłę i nie sądzę, żeby was te historie w jakimś znaczeniu dotknęły, tak bym to nazwała. Trzy monety. Dziewiątka wody. Zawodowo, finansowo jakieś fajne historie mogą się zdarzyć, to od razu powiem. Coś, co spowoduje, że poczujecie się naprawdę ukontentowani. Bardzo kreatywni. Możecie zostać docenieni za to, co robicie. W domu, w pracy, wiecie, po prostu ktoś może Was pochwalić i będzie Wam miło z tego powodu, albo niespodziewanie Was pochwali i to w ogóle będzie zaskakujące. Ważne jest, żeby działać dla dobra tak zwanego zespołu, czymkolwiek jest dla Was zespół, bo to może przynieść dużo niespodziewanych możliwości i takiej fajnej satysfakcji. A co z zewnątrz? Król monet. Racjonalność również. Który ma nowe pomysły. Wasz partner, wasz mąż, osoba wam bliska może mieć jakieś nowe pomysły. Tak? Co więcej, moim zdaniem, w jakimś znaczeniu możecie go troszeczkę naprowadzić na inny tok myślenia, inny tok jakby postrzegania czegoś. I może podjąć jakieś wyzwanie, może podjąć jakąś decyzję w oparciu o tego, że dostrzegł prawdę, która kryła się w jakiejś sytuacji, bo wy mu tę prawdę przekazaliście. To jest moje zdanie. O! Sześć buław. No i cóż, no jak już dostrzegł prawdę i wie, na czym stoi, to czuje się zadowolony z siebie i bardzo dumny. I moim zdaniem jest to dla niego w ogóle taki istotny moment, tak? Jakby jakaś istotna historia idzie na dalszy etap, powiedziałabym. I szczerze mówiąc, dodaje dużo poczucia takiej pewności siebie, co może prowadzić do tego, że będzie wola, żeby dalej jakby dokonywać zmian. Wy to zainicjowaliście. Małyście, moje drogie byki. No zobaczcie, dalej zmian. Dwie buławy, to jest rada, to jest wynik. Idziemy swoją drogą, moje drogie, moi drodzy. Nowe związki, nowe umowy, nowe porozumienia. Generalnie podążamy naprzód. Mamy tą siłę wielką w sobie, żeby procedować te wszystkie historie, które wiemy, myślimy, rozumiemy, tak? Czujemy, że nam służą i że są dla nas. I tego Wam życzę, moi drodzy, moje drogie. A teraz zapraszam panienki, tylko przetasuję karty.
jestem gotowa. Nowe możliwości, nowe porozumienie, idziemy dalej ze swoimi planami. Absolutnie nie wszystko o wszystkim mówimy. Arcykapłanka, kochani, dla mnie to jest taka prośba, żeby trochę działać po cichutku, zostawić coś dla siebie. Na zasadzie milczenie jest złotem, nie wszyscy muszą wszystko wiedzieć. Dzięki własnej intuicji też moim zdaniem uda Wam się jakieś sprawy do przodu popchnąć, tak to się mówi, procedować dalej, tak? Ewidentnie jakby ruch taki do przodu, zgodny sobą, ze sobą, słuchacie swojej intuicji, odrzucacie gdzieś tam jakieś niepotrzebne takie, tak to nazwę, wątpliwości i jakby przystępujecie do działania. Dużo pracy. No i może z czegoś trzeba będzie zrezygnować. W tym znaczeniu, że no, jak mamy za dużo pracy, no to dobrze jest, żeby nie udawać, że się nic nie dzieje i że nie ma problemu, tylko żeby sobie rozdzielić jakoś te obowiązki lub też przełożyć w jakby w czasie. 10 buław to również obciążenia, które wynikają no, dla mnie też z relacji z innymi ludźmi, więc zaraz zobaczymy co z zewnątrz, ale może zdarzyć się coś, co sprawi Wam taką ciężkość na sercu. No i ostatnią rzeczą, którą możecie sobie zafundować, to udać, że nie ma problemu. Po prostu trzeba podjąć będzie jakąś decyzję z tym związaną. Zaraz zobaczymy. Jeśli macie do czynienia ze skorpionem w swoim otoczeniu lub ktoś, kto ma skorpiona w swoim otoczeniu, to skorpion podejmie jakąś ważną dla siebie decyzję, ok? Jeśli to jest wasz partner w ogóle, to on też podejmie ważną dla siebie decyzję, ale to będzie może decyzja, która również w was gdzieś tam, nie powiem uderzy, ale będzie miała jakieś znaczenie. Zrobi to, co słuszne, tak? Będzie bronił swoich przekonań, czyli ta asertywność waszego partnera może się odbić troszkę na was. 10 mieczy i 8 wody, 8 kielichów, a wyjściowo 5 buław. Chaosik, jakieś nieporozumienia, słuchajcie, mogą się zdarzyć, drobiazgi. Albo może się okazać, wiecie, że jest jakaś konkurencja w otoczeniu waszego partnera i to was troszeczkę jakby obciąży, tak to nazwę. No i nie udawajcie, że nie ma problemu, jakby tylko jakby sygnalizujcie, że widzicie, co się dzieje, absolutnie. Starajcie się być najlepszą wersją siebie, czyli nie chodzi o to, żeby się uwikłać w jakiś konflikt i jakby rozdrabniać na czynniki pierwsze i dzielić włos na czworo, tylko żeby to było konstruktywne, prawda? Od razu też powiem, że jeśli macie stałego partnera, który, lub też ważną dla was osobę może inaczej, która w ostatnim czasie borykała się z jakimś takim, z jakimiś takimi trudnymi myślami o czymś, nie mogła znaleźć rozwiązania, to odchodzi od tego, to się już kończy, tak? Będzie szukała czegoś nowego, czegoś o większym znaczeniu, uzna, że ta sprawa jakby no, nie była warta, żeby poświęcać jej tyle czasu, żeby tak bardzo się nad nią zastanawiać. No i tyle mogę powiedzieć. Słuchajcie, na spodzie miałyście jeszcze, ponieważ tu jest konflikt, to spojrzałam sobie na spód. Jest 6 kielichów i ja bym to odczytała w ten sposób przy energii tej karty, żeby cokolwiek tam się nie będzie działo, zachować jakby dobre maniery i życzliwość. Czyli jakby życzliwość i dobre maniery będą najlepszą odpowiedzią na cokolwiek tutaj z zewnątrz do Was przyjdzie, co może Was troszeczkę obciążyć. Tak? W jakiejkolwiek sytuacji się znajdziecie konfliktowej, no niezbyt zadowalającej. W ten sposób powiem dla Was, moje panny, taka informacja dzisiaj. A teraz zapraszam koziorożce. Koziorożce. Chęć postawienia na swoim,
Dlaczego? Dlatego, że może chcecie się z jakiejś sytuacji wydostać, skończyć z czymś, zakończyć jakąś fazę, pójść do przodu. Po prostu stawiamy na swoim, tak bym to nazwała, okej? Dokładnie, bo ta chęć pójścia do przodu z jednej strony przynosi wam taką, powiedzmy sobie, jasność sytuacji, dostrzeżenie prawdy w ogóle z szerokiej perspektywy, ale z drugiej strony może was martwić, albo się lękacie tego, stresujecie się tym. Możecie się stresować dlatego, że inni ludzie mają inne zdanie, może w waszym najbliższym otoczeniu i trochę to was powstrzymuje. No, albo po prostu wiecie doskonale, że nie wszystkim się to spodoba, że wasze decyzje, wasze działania nie spodobają się wszystkim. No i jakby i może jeszcze zdajecie sobie sprawę z tego, że ma to jakby jakieś takie przełożenie na nerwową atmosferę w otoczeniu, tak? Bo wy chcecie, w jakiś sposób zależy wam na tym, żeby iść za swoim głosem, za swoją myślą. Więc to może was stresować. A zobaczymy, co z zewnątrz. Jakieś sprawy też urzędowe, związane ze sprawami materialnymi, mogą was zestresować. Możecie chcieć się od tego uwolnić za wszelką cenę, od jakichś kwestii materialno-urzędowych, administracyjnych, jakieś takie sprawy, wiecie, no nuda. Przepraszam, że to mówię, ale no, takie, wiecie, po prostu takie życiowe, że nagle się okazuje, że musimy czemuś poświęcić czas, co w ogóle jakby nas nie interesuje, bo jak widać, to po prostu jest dla nas kulą u nogi. I moim zdaniem wy chcecie po prostu jak najszybciej się wydostać z tej sytuacji. Natomiast dookoła mogą być różne zdania, różne opinie, nie wszystkim może się spodobać sposób, w jaki chcecie tę sprawę załatwić, tak? Krótko mówiąc. Ktoś może żałować też czegoś. O, momencik. Dziewiątka ziemi. Znaczy, powiem tak. Dla części z was to jest tak, że po prostu wy wychodzicie z czegoś na ten moment, na te najbliższe 48 godzin. Chcecie być zadowoloną z siebie osobą, która czerpie radość z życia, tak? Jakby zwracać uwagę bardziej na swoje własne potrzeby, na siebie, na to, czego ja pragnę, nie czego ty, czego wszyscy dookoła, w pracy, w domu, nie, czego ja pragnę. No i to się może nie wszystkim spodobać, więc to było jakby absolutnie. Część z was rzeczywiście moim zdaniem stawia na swoim i proceduje, jakby załatwia jakieś sprawy urzędowo-materialne, bo dlaczego? Dlatego, że chodzi o jakby tego, żeby mieć te owoce tej pracy, tak? Może coś za długo się ciągnęło, może jakby niepotrzebnie jakby traciliście czas na coś i pieniądze, i teraz dochodzi do takiej sytuacji, w której po prostu już za wszelką cenę załatwiamy to jest w lewo albo w prawo. Dlaczego? Dlatego, że już jakby teraz, zaraz, w sensie straciliśmy cierpliwość być może, chcemy mieć możliwość korzystania z owoców naszej pracy. Dla części z was też taka informacja, że na przykład jeśli macie taką sytuację, słuchajcie, no to po prostu jakieś sprawy spadkowe najnormalniej w świecie i otrzymacie jakąś wiadomość, która z jednej strony was może jakoś tam podbudować, bo będzie dotyczyła takiej możliwości, w której Wy możecie się bardziej zabezpieczyć materialnie, czyli pieniędzy, ale z drugiej strony może trochę zmartwić, no bo dotyczy jednak tej mniej przyjemnej kolei rzeczy, jaką są sprawy spadkowe i tak dalej. Więc takie informacje dla Was, moje drogie koziorożce. Życzę Wam wszystkim pięknej energii. Pozdrawiam serdecznie i jesteśmy w kontakcie.